Przed Cieszyńskim Teatrem Wiosennie, w jego murach żywiołowo. A to za sprawą 12. edycji Ligi Młodych Kreatorów. 21 marca w Cieszynie miał miejsce finał ogólnopolskiego konkursu pod hasłem Żywioły. Młodzież z całej południowej Polski zjechała do Cieszyna, aby pokazać swoje projekty. Jest to olbrzymie wydarzenie, poruszyło cały świat mody, w jury znalazły się sławy międzynarodowe. Zadaniem młodych kreatorów uczniów klas fryzjerskich było przygotowanie pełnej stylizacji, począwszy od fryzury, a skończywszy na kreacji. Motywem przewodnim były żywioły, dominowały kolory ognia, ziemi i wody. Jest to olbrzymia szansa dla młodych fryzjerów, adeptów tej sztuki, żeby się pokazać, doskonalić swoje umiejętności, także trzymamy kciuki. Jest 16 uczestników plus modelki oczywiście. W tym roku same dziewczyny, nie mamy kreatora, ale zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. W konkursie wzięli również udział uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. Placówka była zaangażowana w przygotowanie ogólnopolskiego finału. Praktycznie cała szkoła jest zaangażowana, zresztą patronat objął pan starosta Mieczysław Szczurek tej imprezy oraz burmistrz miasta Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz. Wszyscy w szkole trzymamy kciuki i uczniowie, nauczyciele, rodzice, bo także będą tutaj z nami, ponieważ tak jak powiedziałam, jest to finał ogólnopolski, więc naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby w tym nie uczestniczyć. Tym bardziej, tak jak już kiedyś mówiłam, to jest cykl imprez, to jest druga taka mocna impreza, która nasza szkoła organizuje w ramach 110-lecia naszej placówki. 10 lat temu po raz pierwszy weszliśmy w Ligę Kreatora. Muszę zdradzić, że już raz byliśmy tutaj w Cieszynie, natomiast bardzo mi zależało, żeby tegoroczny finał był w teatrze, właśnie z tego względu, że mamy jubileusz szkoły. Natomiast współpracujemy już 10 lat, więc też mamy swój mały jubileusz. A było o co walczyć. Zwycięzca weźmie udział w zawodach, które odbędą się w Albanii. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.